Dzień dobry, 21 kwietnia, Kamila Besz, zapraszam na program. Grupa z Raciborza przyczynia się do rozwoju kinematografii. Pasja kilku niesłyszących przerodziła się w nietypową inicjatywę, której efekty zaprezentowane będą już niebawem. Zapraszam na materiał Joanny Jędraszczyk. Raciborscy niesłyszący stworzyli grupę PJM Filmy, w ramach której nagrywają krótkometrażowe filmy w języku migowym. W filmach występują niesłyszący aktorzy z Raciborza i nie tylko. Skąd pomysł na taką działalność? Premiera odbędzie się 9 maja w kinie Rialto w Katowicach. Twórcy zapraszają na pokaz nie tylko osoby niesłyszące. Dla osób nieznających języka migowego przygotowano napisy oraz ścieżkę dźwiękową, której autorem jest Paweł Wilczyński. Pomysłodawca projektu zapowiada, że to nie koniec działalności PJM Filmy. Więcej informacji na temat działalności wytwórni oraz premiery filmu znaleźć można na stronie www.pjmfilmy.pl. To jedno z nielicznych tego rodzaju miejsc w województwie śląskim. Na pomoc mogą liczyć rodzice, u których dzieci zdiagnozowano autyzm lub zespół Aspergera. W Raciborzu działa od przeszło 2 lat. By skorzystać z terapii i diagnozy, nie trzeba czekać w długiej kolejce, a usługi świadczone są bezpłatnie. W lutym 2013 roku w siedzibie Stowarzyszenia Persona swoją działalność rozpoczęło ambulatorium terapii behawioralnej. Terapia behawioralna, czyli inaczej stosowana analiza zachowania, to jest metoda naukowa, która wykorzystuje podstawy teorii uczenia się w procesie terapii dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, w tym szczególnie dzieci ze spektrum autyzmu. Placówka ma pomóc rodzicom zaniepokojonym zachowaniem i rozwojem dziecka. Ma dać się wskazówki, jeśli dziecku z trudem przychodzi uczenie się nowych umiejętności. Podczas całej terapii skupiamy się na redukowaniu zachowań niepożądanych u dzieci i rozwijaniu umiejętności deficytowych. Przede wszystkim używamy techniki wzmacniań pozytywnych, po których odpowiednie zachowanie zostaje nagradzane przez terapeutę. Głównym celem terapii jest osiągnięcie przez pacjentów samodzielności w dorosłym życiu. Ze stałego wsparcia ambulatorium regularnie korzysta 10 dzieci. Teraz dzięki nowemu projektowi placówka jest w stanie swoją pomocą objąć 3 razy większą liczbę małych pacjentów. Zapraszamy rodziców, którzy są zaniepokojeni rozwojem swojego dziecka, którzy widzą jakieś nieprawidłowości. Zapraszamy do naszego ambulatorium. Są wolne miejsca, zwłaszcza, że w okresie od kwietnia do lipca będziemy częściej spotykać się 1 raz w tygodniu.
Większość placówek prowadzących terapię behawioralną pobiera opłaty za konsultacje, a na wolne terminy trzeba czekać miesiącami. Inaczej jest w Raciborzu. Działalność ambulatorium finansowana jest ze środków PFRON-u i budżetu województwa śląskiego. Wszystkie nasze usługi są bezpłatne. Rodzic wypełnia tylko podstawowe dokumenty. Szczegółowych informacji na temat ambulatorium oraz konsultacji udziela prezes Stowarzyszenia Persona pod numerem 695 933 584. Każdy, kto wybrał się w sobotę na Piastowski Zamek, musiał ponownie wyciągnąć zimową kurtkę z szafy. Na szczęście atmosfera corocznego jarmarku zdecydowanie nie wiała chłodem. Teraz o kwiatowych zapachach, kolorach, talentach i dobrych smakach. Artyści rękodzieła, sprzedawcy kwiatów, żywność ekologiczna, dawka dobrej muzyki oraz miejsce, które jest wizytówką Raciborza. To wszystko miało przyciągnąć tłumy, ale nie od dziś wiadomo, że magnesem takich imprez jest przede wszystkim słońce. Pierwszy raz tutaj na zamku dzisiaj? Tutaj na zamku po raz pierwszy, tak. I tak. Jak się podoba, poza pogodą? A na pogodę już nie mamy większego wpływu, ale miejsce przesympatyczne naprawdę. Bardzo nam się podoba. Czyli za rok? Oczywiście, no jak najbardziej, bardzo chętnie. A te świnki z czego są zrobione? Świnki są zrobione z włóczki, wypełnione są takim wypełniaczem jak do poduszek, czyli można je spokojnie wrzucić do pralki, wyprać w 30 czy tam 40 stopniach nawet. Świnka jest przytulanką. 8,5 godziny od początku do końca. No właśnie, a propos, prawdziwym oblężeniem mogło się pochwalić stoisko z tym, co my Polacy lubimy najbardziej. To są wędlinki swojskie, wyroby naszych rodziców. Wszystko jest wieprzowe. Grubo mielone, dobrze przyprawione kiełbaski. Pyszne, polecam spróbować. Oprócz tego też chlebek żytni na zakwasie. I chlebek jest każdy z różnym dodatkiem, można sobie wybrać według gustu. Co jeszcze mogliśmy podziwiać na zamkowym dziedzińcu? Poznajmy paru z wystawców, którzy swoim talentem, ciężką pracą i pomysłem chcieli zwrócić uwagę przechodzących gości. Nasze wyroby, pracowni ceramiki artystycznej i użytkowej Gliniana Kończynka, są zrobione z ceramiki, z gliny. Jest to wszystko robione ręcznie, przeze mnie. Tutaj mi też narzeczony troszeczkę pomaga, wkręca się, wdraża w to wszystko. No i planowaliśmy tutaj przyjechać, usłyszeliśmy, że taka impreza jest organizowana, więc stwierdziliśmy, że przyjedziemy, zobaczymy jak to tutaj wygląda, z ciekawości choćby i przy okazji zobaczymy ten piękny tutaj zameczek, jest tu naprawdę ślicznie. Prowadzimy firmę Ania, która produkuje naturalne syropy z owoców i kwiatów, które rosną w naturze i nie są skażone chemią oraz wytwarzamy żur kiszony, prawdziwy żur kiszony naszej babci śląski na zakwasie chlebowym i czosnku. I wszystkie te produkty robimy ręcznie, tak jak w manufakturze. I także jest pewność, że każdy ten produkt jest dobry i odpowiadam głową za to, co robię i co robimy. Wszystkie czepeczki są przeze mnie robione, wszystkie wykonane ręcznie z polskiej włóczki, polskiego producenta. Jest to włóczka bezpieczna dla dzieci, nie gryzie, nie uczula. Przez te kolorowe czapeczki chciałabym, żeby dzieci wyglądały no radośnie, żeby ten świat dziecięcych ubrań nie był jednobarwny i niekolorowy. Laleczki jak laleczki, maskotki, pluszaki faktycznie, bo to są pluszaki. Zresztą firma też się nazywa jako pluszaki. No szyte z odpadów. Rodzinny biznes, sposób na życie i... Pasja. Ja wiem, czy pasja? Raczej nie pasja. Życie zmusiło? Życie. Przywieźliśmy w tym roku kwiatuszki jednoroczne i dwuletnie na balkony, tarasy jak najbardziej. Mamy też trochę roślin wieloletnich, jak na przykład hebę, azalie, rododendrony. Generalnie zajmujemy się raczej projektowaniem ogrodu, niemniej jednak ta działka związana z roślinami jest jak najbardziej jakby drugą częścią naszej działalności. To są wyroby osób niepełnosprawnych, które uczęszczają na zajęcia do warsztatów terapii zajęciowej. Działający warsztat terapii działa przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Raciborzu. Cały dochód ze sprzedaży tych wyrobów będzie przeznaczony na integrację społeczną, między innymi na wyjazd nad morze w tym roku dla naszych właśnie podopiecznych i uczestników warsztatów terapii zajęciowej. No, są tu wyroby ceramiczne,
z papieru, z jakieś szyte, tkane, stolarskie. Proponujemy nasze pyszne muffinki w czterech smakach, lemoniadę domową. Mamy też do sprzedania nasze maskotki Antki. Ogólnie jesteśmy z Willi Antiku, a to jest obiekt noclegowy z Raciborza. Promujecie też oczywiście swoją firmę. Przede wszystkim o to nam chodzi. Muchołówki, dzbaneczniki, kapturnice, rosiczki. Absolutnym hitem były rośliny owadożerne, pochodzące z różnych stref klimatycznych, które wabią swoje ofiary zapachem, by móc po chwili z pełną premedytacją odebrać im wolność i spokojnie strawić. Możemy tak teoretycznie zamknąć muchołówkę przy użyciu jakiegoś takiego sztucznego materiału. To powinno się udać, jest teraz trochę zimno, więc tutaj może być z tym ciężko, ale spróbujemy, bo one tak się zamykają chętnie w okolicach 15-20 stopni. Tutaj może to trochę wolniej przebiec, no ale może akurat nam się uda. Chodzi o to, żeby podrażnić 2-3 włoski będące wewnątrz pułapki. Teraz to przebiegło dosyć wolno niestety, z racji na to, że temperatura jest niska. Zmarznięta, ale pełna pozytywnej energii pani dyrektor od wczesnych godzin porannych czuwała nad przebiegiem całego wydarzenia. Oczywiście, że jestem zadowolona z frekwencji, mniej jestem zadowolona z pogody, ale na to nie mam wpływu, także cieszę się bardzo, że tyle wystawców do nas przyjechało, nie odmówiło tego przyjazdu i są tutaj z nami już od samego rana. Jest sporo wystawców, producentów kwiatów, jest bardzo wielu rękodzielników, no i już słychać dźwięki muzyki dobiegające ze sceny, także myślę, że zabawa zapowiada się przednio. Dzisiaj też otwarcie zamkowej restauracji, także można już przychodzić do nas na dziedziniec. Ten, kto zmarznie, serdecznie zapraszam, może ogrzać się wewnątrz zamku, można też zamek zwiedzać indywidualnie od godziny 12 do 16 dzięki pomocy naszych zamkowych wolontariuszy. No jesteśmy przygotowani i czekamy na Państwa. Nie mogliśmy zatem oprzeć się okazji i nie zerknąć okiem kamery na nowo powstałą zamkową restaurację, która ogrzała nas jednocześnie swoim klimatem i odpowiednią temperaturą. Kupiliście coś Państwo już? Jeszcze nie. Dopiero idziemy po kaktusika. A, po kaktusika. Czyli tak. Już zdecydowani Państwo na coś się zdaliśmy. Tak. A coś jeszcze przykuło Państwa uwagę? Że zimno jest bardzo. Każdy odczuwa dzisiaj niestety. Muzyka jest bardzo fajna, także warto się przytulić i zacząć tańczyć. Chcieliśmy zacząć tańczyć. I szkoda, że tylko na chęciach się skończyło, bo warunki atmosferyczne sprzyjały bardziej niż kiedykolwiek. Zwłaszcza, że w tym czasie Orkiestra Młodzieżowa z Nędzy wraz z uroczą wokalistką dawały piękny popis swoich możliwości. Jak się podoba tutaj to miejsce? Bardzo fajne, klimatyczne akurat takie pod taki festiwal, super. A coś Pani już kupiła dzisiaj? Jeszcze nie, na razie pierwsze obejście i dopiero za drugim obejściem będziemy kupowały. Na scenie wystąpiły również regionalne.